Dobry wieczór wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy piątek, teoretycznie koniec urodzin food, teoretycznie już karty, które mieliśmy w urodziny food nie będą lecieć w paczkach, ale co faktycznie się wydarzy, to zaraz się przekonamy, tak więc wchodzimy do Fify, no i patrzymy co tutaj się nam zaprezentuje w ekranie ładowania. W paczkach tylko przez 2 dni, 23 godziny, ale ja bym chciał zobaczyć co to jest, czy będzie mi to dane, czy też nie. No, jak widać, nie, ale mogę tutaj się domyślać, że chodzi właśnie o całą drużynę, ale wolę jednak się upewnić, wolę zobaczyć. Jeszcze raz sobie wejdziemy i, i zobaczymy, czy wyszło jakieś dzisiaj nowe SBC. W ogóle na pewno kolejny tydzień. No, a animacja tutaj, animacja, ekran startowy nam się tutaj nie wgra. No jednak, jest historia Team of the Week załadowana. Tutaj coś w paczkach przez 2 dni, 23 godziny. Nie mam pojęcia. Spróbuję sobie to zobaczyć na koniec materiału, ale może w międzyczasie po prostu do tego dojdziemy i się o tym przekonamy, co takiego jest. No jak widać, nic nie widać. Więc lecimy z zadaniami. Zadania. Zresztą, że mamy piątek. Oj, kurcze, i tutaj mecze towarzyskie fut. W nagrodę paczka za 100 tysięcy. Król wzgórza. Strzelgola trzech różnych ojejku. Z trzech różnych. Trzech różnych. Trzech różnych. O mój Boże. No, fajnie, że i jej to dodało. Natomiast ja osobiście nie jestem zwolennikiem meczy towarzyskich. Spoko. Paczka za 100 tysięcy na pewno się przyda, więc trzeba będzie te mecze towarzyskie potraj hardować. Plus, naprawdę, ile tutaj mamy zadań? Ym, 7. No, czyli 2100 punktów doświadczenia tutaj zdobędziemy. Także ok. Tutaj paczka rzadkich zawodników. Paczka rzadkich zawodników. Wygraj 8 meczów w Rivals. Wygraj 8 meczów w Squad Battles. I strzel 30 goli w Squad Battles. To mi się bardzo podoba. Ja osobiście dużo gram w Squad Battles. Może nie tak jak co niektórzy, ale, ale jednak. Więc to jest jak najbardziej w porządku. No i brąz. Tutaj. Strzel gola w meczach towarzyskich Zajdź asystę napastnikiem Strzel dwa gole Francuzami I zagraj w skład Battles OK Punkty przełomowe, czy nam tutaj coś dodali? Tutaj nam nic nie dodali No i przechodzimy do zakładki SBC Chociaż, zobaczmy, może tutaj nam się coś wyświetli Przez ograniczony czas Manolas. O, widzicie, pierwsza i druga drużyna, tak? Pierwszy i drugi skład są dostępne w paczkach, dokładnie, więc urodziny FUT zostały nam przedłużone o kolejne trzy dni. Co mnie osobiście naprawdę bardzo cieszy. Patrzmy, piłkarze. Piłkarze, czy coś tutaj się zmieniło? Z tego co widzę, na pierwszy rzut oka to nie. Ale może jakaś nowa karta jest dodana? No, powoli będzie sobie trzeba podsumowywać ten. Event urodzinowy, i według mnie naprawdę to jest najlepszy event, jaki do tej pory mieliśmy w Fifie Co do tego nie mam wątpliwości. Mamy Manolasa. Manolasa z pięcioma gwiazdkami słabszej nogi, co jest super opcją. Statystyki na karcie wyglądają kosmicznie. No a in-game wygląda to nie tak źle, ale też nie jakoś wybitnie. To znaczy, oczywiście ta karta ma mnóstwo tempa, ma genialną obronę, ma genialną fizykę. Natomiast kontrola piłki troszeczkę za słaba. Wydaje mi się, że gdyby miał delikatnie lepszą o 10 punktów, to by było super. No i podania 71 przy przy takim dość wysokim zawodniku, no może to być lekki problem. Natomiast no nie ma co się tutaj oszukiwać. Karta jest po prostu Wybitna. 84, 85 to jest genialna, genialna cena według mnie. Dwa informy do tego. Polecam. Naprawdę, jeżeli ktoś ma z Was skład z serii A, szuka obrońcy do pary z takim hułanym Jezusem Do tego Aleksandro po jednej stronie. To naprawdę ta karta wygląda kosmicznie. Dlatego mega, mega polecam. Food 20. Rzadki piłkarz 86, plus, plus. Urodziny fut i nie tylko. Ojejko. Kolejne wyzwanie, więc zacznijmy może od tego. Drużyna tygodnia Team of the Week. Ogólna ocena 86 i 60 zgrania. Nie wiem, czy to jest warte. Ja oczywiście to zrobię. Jestem hazardistą. Dlatego. No. Nie mam innego wyjścia, jak po prostu zrobić tą kartę, ale polecam się dwa razy zastanowić, czy jest warto to robić. Bo, no obawiam się, obawiam się, że może być różnie tutaj z dropem w tym SBC. No ale spróbujmy. Spróbujmy, mamy jakiegoś informa, mamy takiego gościa, mamy takiego gościa. Przejdźmy do kart zwykłych. Żeby tutaj jakoś ten overall zrobić, mamy niego, którego na pewno sobie przepalimy. Nie mam jakoś strasznie dużo tych e, kart, niestety, i to może być delikatny problem, ale myślę, że wspólnymi siłami jakoś uda nam się to zrobić. No, Argentyńczyków tutaj nam nie brakuje akurat, mm, tak więc to będzie to będzie spoko, spoko opcja. Zróbmy w ten sposób pięknie nam się tutaj to łączy wszystko 60 z grania myślę, że jakimś dziwnym sposobem będziemy w stanie uzyskać yy, i polećmy sobie z jaką ligą nie mam zielonego pojęcia yy, mamy tutaj zawodnika z Bundesligi z ligi hiszpańskiej yy, 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 yy. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Zobaczmy, jakich zawodników mamy jeszcze z Ligi Włoskiej w klubie. <coughs> to jeszcze jest Immobile, ale myślę, że akurat jego sobie nie będziemy wykorzystywać do tego SBC. Ok, przede wszystkim, czy uda nam się zrobić ocenę? Tutaj oceny jeszcze nie ma. Tutaj oceny również jeszcze nie ma. No miejmy nadzieję, że ta 8.4 nam tutaj załatwi sprawę, ale widzę, że nie. 8.3 też nie, a 8.4 jakieś też nie. Więc zjedźmy tak pewnie jak dam tutaj Orcycia, to uda się to zrobić. No nie będę kombinował. Powiem Wam szczerze, nie chce mi się tutaj za bardzo patrzeć, jak to inaczej zrobić, czy da się tutaj coś jeszcze wyjanuszować, czy też nie. Chociaż takiego lautaro. Może uda nam się. No nie, jest na styk. Dobra. Taki skład przepalamy. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie wydaje mi się, żeby to było opłacalne. Bo tutaj pewnie też Winter Refresh, oczywiście do zgarnięcia i tak dalej i tak dalej to może nie być najlepsza opcja no ale ogólna ocena 83 zawodnik oceniany na 86 plus i inform Jeżeli tamtego SBC Wam nie polecam robić, to tego Wam już totalnie nie polecam robić. No tutaj trzeba przepalić ocenę ogólną na poziomie 84. Więc co byśmy nie powiedzieli, to jest cholernie dużo. Jak na takie SBC oczywiście. opłacalne to to na pewno nie jest. Ja sobie jeszcze z listy transferowej wrzucę Iguaina. Mam nadzieję, że karty, w które nie ukrywam, zainwestowałem troszeczkę, pójdą, pójdą do góry. Iguain oraz Lautaro. Nie wiem, czy ja go wrzuciłem w końcu, czy nie. Tak, udało nam się. No, Zdecydowanie bardziej opłaca się zrobić tego manolasa. Aniżeli mm, te pozostałe dwa SBC, które wyszły dzisiaj. Eee, no ale, ale zrobimy, no bo jak tu wrzucać content, jeśli się nie robi SBC? Polećmy to w ten sposób, polećmy to tak. 50 zgrania to też nie jest niestety mało. Tutaj mamy Lautaro. Ym, miałem Iguaina jeszcze ściągnąć i wrzucić do tego SBC. Żeby nam się zgadzała jakkolwiek tutaj ocena. Oczywiście mogłem przepalić tego kordobę i tak dalej. Natomiast powiem wam, nie przywiązuje jakoś może wagi do tych kart. Dobra. Może uda nam się to zrobić bez zmieniania pozycji. Choć nie ukrywam, że będzie pewnie ciężko. Nie przywiązuję wagi jakoś do tych kart, które mamy klubie. Natomiast, wiecie, zawsze, zawsze moim zdaniem dużo lepiej przepalić kartę, którą jesteście w stanie kupić z rynku, niż przepalać karty, które macie po prostu w klubie i których już zrobić nie będzie można. Okej, okay, czy tutaj ocena? Ocena jest, ale nie, nie wrzuciliśmy zawodnika. Mimo Dewik 50 grania, więc prawdopodobnie jeśli ja wrzucę zawodnika. No okej. Okay. Spróbujmy sobie zniżyć tutaj overall. Bo prawdopodobnie jest taka możliwość. Będziemy musieli pewnie kupić zmiany pozycji z napastnika na, na środkowego napastnika. No i to wydaje mi się, że nam poprawi jakkolwiek sytuację jeśli chodzi o zgranie. I będziemy w stanie... Zrobić to jest ale jak widzicie, no tutaj nam już ocena spada. Dobra, no nie będę kombinował. Nie będę kombinował. Idziemy kupić zmianę pozycji. O ile będzie na rynku, bo prawdopodobnie w tym momencie ceny wywaliło z powrotem w kosmos. No i. Może to wyglądać różnie. Jest całe szczęście, no ta zmiana pozycji akurat nie jest jakaś super droga. Kupmy od razu dwie, jakby tam czasami brakło. No i zobaczymy. Manolasa nie będę robił na, na odcinku. Chociaż, tak jak mówię, wydaje mi się, że ta karta jest. No, do wielu składów na pewno będzie mega przydatna. Plus, to jest karta totalnie endgameowa, którą można sobie grać już, już do końca FIFA, a przynajmniej do Toców. Jeżeli wyjdzie jakaś dużo lepsza karta z serii A Team of the Season, no to ta karta też będzie. Super. Yy... Tutaj zmieniamy pozycję. Czy to nam daje zgranie? Nie, to nam nie daje zgrania. Ale to nam daje zgranie. Przepalanie zawodnika 86 overalla na to SBC no, nie jest zbyt dobrą opcją. Szczególnie, że w tym SBC możemy dostać kartę ocenioną na 86 overalla właśnie. Ale czy mam jakąś 8.5? Bo to by może... Było bardziej, bardziej logiczne. 8-5 Agiara Rai, Trosard. Agi Rai ja tutaj zdecydowanie mógłbym przepalić. Więc weźmy zróbmy to tak. Jeden punkt zgrania. Jeden punkt zgrania. Czy jestem w stanie coś tu zrobić takiego? Pewnie jestem w stanie. I wy pewnie tam już w komentarzach mi piszecie, że tu była taka opcja, tu była taka opcja. A ja po prostu zmienię pozycję, bo jestem leniwy w tym momencie. No i takim sposobem będziemy mogli sobie zgranie załatwić. Taki skład przepalamy. Tak jak mówię, nie polecam tego SBC. Oczywiście. Oczywiście, można tutaj trafić fajną kartę, natomiast to jest bardzo drogie. Eee... No, i czy opłacalne? Nie wiem. Manolas jak najbardziej, wart polecenia. Jeszcze zobaczmy, tylko jakie są paczki za niego. Pewnie nic szalonego: duża złota paczka premium i złota paczka zawodników premium, więc za 25 000 i 15 tysięcy to nie jest złe. Jak na tą kartę często robi w ślizgi, no proszę. Całkiem niezła zwinność. Wysoki, niska, śred... niska wysoka, 5 słabszej nogi. Kozak karta, polecam serdecznie. A my otwieramy paczki. Dwie paczki, które miejmy nadzieję, że zmienią nasz. Klub o 180 stopni Paszka oceniona 86 Gwarantowany walkout I patrzmy kto to będzie Jest to karta zwykła Więc to już nie jest najlepiej Niemcy to też jest średnio Ale przynajmniej overall dobry Bo terstegen 90 overalla No to powiedzmy, że Jest w miarę, w miarę opłacalne Natomiast Ile taki terstegen? Z 50 tysięcy? O proszę, 70 60. 60 tysięcy. Samo SBC, które tam trzeba oddać, to jest około 45 tysięcy pewnie. Nawet z informem pewnie jest 55, także. No. Sami zdecydujcie, czy to jest opłacalne, czy nie. Zawiera jednego piłkarza urodziny fut. Zimowej aktualizacji lub zmiennokształtnego. Ostatnio był Kondogwia, A teraz przekonajmy się sami. Co w naszej pasce będzie? Piszcie w komentarzach, co wy trafiliście, bo naprawdę mnie to mega interesuje. Mamy kartę chyba urodzinową, tak? Proszę, nie, Gajtan Korea, boże, kochany. No, nie mam szczęścia tutaj w tym momencie. Jest to karta urodzinowa, co prawda, ale. Ale jest to karta bezużyteczna. Gdyby to był Di Maria, byłbym mega szczęśliwy, że jest to Korea. To ani overall, ani nic. No, 5 sztuczek, 4 słabszej nogi. Kwota za tego jego mościa około 75 tysięcy. Tyle na dziś! Ja Wam dziękuję. Piszcie w komentarzach, tak jak powiedziałem, co wy trafiliście. A my widzimy się na streamie, na Food Champions. I jutro w materiale. Trzymajcie się. Na razie, siema.